sygnałem oznaczamy, że jest godzina 16:30, a zatem pora rozpocząć trzeci blok trzeciego turnieju, drugiej edycji cyklu Małe Grand Prix. Finałowa edycja i jednocześnie turniej klasyfikacyjny, a także turniej o Puchar Mistrza Łomiany. To jest drugi tytuł, a również jest to okręgowy turniej klasyfikacyjny w klasach A, G, E i F. Także pierwsze trzy pary w poszczególnych klasach mogą dzisiaj awansować, nas dostać klasę wyżej. Witam imieniu organizatorów Szkoła Tańca Fast Step, Andrzej Biejek, dzień dobry. Witam przede wszystkim pary, bo to oni głównymi uczestnikami są, również opiekunów i trenerów, którzy tutaj w swojej strefie zajmują miejsca. Oczywiście przypominamy o tym reżimie, czyli maseczki, dystans, dezynfekcja. Pary natomiast bardzo proszę, aby w większości przebywały w tej strefie. Tu, gdzie jest to szerokie przejście, to jest zejście z parkietu, a wejście jest tutaj koło tego niebieskiego panelu. Także wtedy wchodzimy pary po zakończeniu swojej rundy, spoza tam szeroką ławą, a od razu w międzyczasie wchodzą już pary do następnej rundy. Proszę Państwa, turniej już trwa dwa dni, to można powiedzieć, że festiwal. Wczoraj były mistrzostwa o sześciu okręgów, a dzisiaj turniej o Puchar Burmistrza Łomianek, finałowa Małe Grand Prix. Komisja sędziowska od wczoraj w różnym składzie ocenia pary, które tutaj się prezentują, a dzisiaj skład jest następujący. Sędzia główny, prezes Okręgu Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego Waldemar Sakowski z Warszawy. I w kolejności aparatycznej sędziowie Piotr Andruszkiewicz, Toruń. Małgorzata Dziedziczak, Kielce. Prowadzona przez Grzegorza Kinkowskiego z Wrocławia. Znaczy z Wrocławia, że ona nie była prowadzona tylko po tych schodach. Kolejny sędzia to Andrzej Łukomski z Radomia. Maciej Piwiński z Warszawy. Jacek Stefański, Jaseczno. Piotr Płonarczyk, Łódź. I sędzia stażysta, Norbert Sikora. Komisja sytuacyjna to przewodniczący Zenon Karniańczyk z Radomia. Oraz współpracująca Ewa Garbiańczyk-Wojnowska z Warszawy. I stażująca Anita Wrzesz. Kierownictwo organizacyjne turnieju to Szkoła Tańca Fast, a przede wszystkim panowie Adam Gałązka i Maciej Piwiński. Scenografia, oświetlenie, nagłośnienie dzięki firmie Estrada z Wołomina. Nad muzyką, nagraniami, pieczenią będzie Karol Michałowski. Czuwa również tutaj z nami ratownik medyczny Mikołaj Ołaski. A transmisja z dzisiejszego i wczorajszego turnieju online dzięki firmie Streaming Show www.streamingshow.pl i Łukasz Gilewicz. Dzięki niemu będzie można na żywo, jeżeli ktoś tutaj jest, zadzwonić i przekazać informację, że jest impreza, która się odbywa. Sędziów zapraszam już na stanowiska. A pary, które rozpoczynają ten blok, czyli półfinaliści 14-15E, zapraszam Was na parkiet. Tańce standardowe w tej pierwszej części będą kurować i 10 par w półfinale w czterech tańcach. Walc angielski. Jeszcze sędziowie, tak, z komisji skrutacyjnej przejmują instrukcje.
Są to pantofy z rezerwowymi kartkami. Myślę, że nie będą potrzebne, ale już wszyscy są wyposażeni w sprzęt. W takim razie zaczynamy. Let's go.
kierowcom 14-15 latki z klasą kłaniają się i schodzą tam, gdzie jest to szerokie zejście, a już wchodzą następne pary, czyli klasa D, również ta sama kategoria, 14-15 lat, 11 par powinno być, tak jest zapisane. Półfinał, wszystkie tańce, czyli 5. I w kolejności rozpoczynamy od walca angielskiego. Foxtrot.
które mu teraz zaprezentuję.
I już bal zatańczony, a ja już mam karteczkę z numerami finalistów w klasie D, ale przedstawię te numery po balcu wiedeńskim. Thank you.
został wyjściem, a później półfinał 14-15-latków z klasą E, którzy wcześniej tańczyli standard, teraz mają tańczyć łacinę. Spodziewam się, że wszyscy są przygotowani. Sprawdźcie, czy macie numery startowe przypięte, bo często tam w szatni zapomina się o tych numerkach, żeby je przypiąć i żeby później czasami też nie odpadały. No jeżeli wszystko gotowe, to tutaj Quickstepa już mamy do zaprezentowania.
oceniane są za 8 tańców, 4 standardnie i 4 łacinie. To już 600 będzie, czyli łatwo powiedzieć, że pozostało.
Zauważyliście Państwo, jak oni zgrabnie, szybko, mimo że to dostojny styl tańca standardowy, tak szybko po tych schodach zeszli. Inaczej niż wcześniej po tych schodach schodzili sędziowie, bardziej dostojnie. Zaczynamy walc angielski. Podziękowanie za tango, które również analizujecie. A ja w międzyczasie czytam już finalistów klasy E 14-15-latków. To pary z numerami 127, 128, 129, 131, 132 i 134. 127, 28, 29, 131, 2, 4. Walc jedyński.
finał tańców standardowych zakończy tradycyjnie skoczny, liczny Wigstep. Dziękuję bardzo. Następne 14-15-latków już zaprezentowała swój finał, a teraz pary klasy C, także 14-15-letnie. 6 par w tym finale zobaczymy z numerem 151. Aleks Gąska, Julia Jędrzuk, Fast Step, Warszawa. Numer 152 to Paweł Jękla, Nikola Augustynia, Zarek Lubin. Numer 153 to Robert Przod, Amelia Widzińska, Zarek Lubin. Numer 154 Wiktor Ziółek, Alicja Szóstek, klasy Warszawa. Numerem 155 Bartosz Polski, Izabela Marchewka, Fast Step Warszawa. I z numerem 156 Piotr Stybel, Olivia Dobrzyńska, Pop Art Lublin. I zapraszam do walca. Thank you.
choreografię walca wiedeńskiego, czy będzie się uróżniła od tego, co zaprezentowały wcześniej pani w klasie D, godzinę walc wiedeński. Wchodzą już pary z klasą E.
które wytańczyły sobie finał. Półfinały kończyły się właśnie do tego. Finał zaczyna się właśnie tak, że później z jednej strony. I też cza, cza, cza.
Śląska, też 14-15-latka, zakończyła swoją pierwszą część finału, bo jeszcze te same parę, oczywiście zobaczymy w drugiej części oceniamy łącznie za 8 tańców, teraz mamy 4, a później znowu wydaje 4. A klasa F już zajmuje miejsce na parkiecie rozchodzącej i też mają swoją część finału. Już tańczyli standard i teraz łacinę. Cza, cza, cza. Thank you.
Samba. Jeszcze raz cza-cza. Sędzia główny zdecydował i za krótki był po prostu ten utwór, tak? Czuliście, że się wcale nie zmęczyliście, nie? Dopiero rozwój. No to jeszcze raz cza-cza-cza. Thank you.
międzyczasie błyskawiczna komisja sprytacyjna przekazała mi wyniki finałów Kremasie 14-15 rangów. W finale zobaczymy pary z Miami 137, 138, 139, 140, 145 i 148. 137, 138, 139, 140, 145 i 148. Ja bym puścił sam. Thanks.
o turnieju na pewno będą mieli później przynajmniej trzy pary już na setę. Pandora. I już tylko pozostał Winston, a później dwa finały w tańcach latynoamerykańskich. Klasa B, później klasa C i oczywiście wejście par finałowych klasy D i C, tymi charakterystycznymi schodami. Winston. Dream Poznań. I z
numerem 148 Maciej Rodej, Marta Piotrowska, Lasa, Warszawa. Zapięcia na numerze, tak? Ręki.
jest taki specjalny mix fasadowy, tak? Ale co prawda, no. Chciał już dalej tańczyć, ale udało się zaakcentować. W tych najwyższych klasach tanecznych, w szczególności też na dyskusji, to nie ja właśnie, pary najwyższych klasy tańczą całe fasadowe. A teraz jive, też cały jive, czy do pierwszego akcentu będzie? W takim razie troszeczkę dłuższy jive przez RZ. Zapraszam pary, natomiast klasa C też przygotowuje się już do wyjścia na parkiet, bo to już przed nami ostatni film. Proszę, tu już jedna partnerka czuje jive. A teraz tak. Zmiana koloru sukienek, ale już zaraz na właściwie kolor.
sam.
Aiden, this is Mambo number 5. Stanęli za poszczególnymi cyframi, tak?
za piątką, czyli miejsce piąte, wytańczył Michał Halicki, Maja Orlińska, Krystian Krzemiński. Sebastian Sadowski, Kamila Sanek, Rytm Hełm. Trzecie miejsce, Oskar Michalski, Izabela Gajownik, DCS Brwitów. Miejsce drugie, Eryk Stradowski, Maja Gołębiewska, Stretto, Radzymin. A miejsce pierwsze wytańczyli Kacper Wojciechowski, Sylwia Kolińska, Akademia Tańca, Warszawa. Klasa F, powyżej 15 lat, tańce standardowe. Na miejscu drugim Kamil Zalewski, Aleksandra Zalewska, Rytm Hełm. Na miejsce pierwsze Rafał Grałek, Julia Grałek, Step Dance Coach. I są kochane,
zwycięstwo, medale. I oczywiście informacja, że obydwie pary uzyskują klasę taneczną, więc Stanisław Plader, Maria Demian, Eres Warszawa i Kamil Zalewski, Aleksandra Zalewska. Klasa E. Gratuluję i oczywiście życzę powodzenia. Teraz klasa E, 14-15-latkowie. Zapraszam Was na parkiet. 6 par. I na miejsce szóste od razu udaje się Maciej Durajczyk i Julia Kozicka. Emotion walka. Piąte miejsce Szymon Gaworek, Wiktoria Rodowska, Star Płomski. Miejsce czwarte Krystian Stępin, Olivia Kadej, Zamek Biała Podlaska. Miejsce trzecie Bartłomiej Przemierowski, Patrycja Nowacka, Rytm Hełm. Miejsce drugie Oliwier Mucha, Kamila Tyc, Zarek Lubin. I miejsce pierwsze wydań, czyli Robert Gaworek, Anna Więcławska, Start Płońsk. Pamiątkowe i na tle tych zdjęć jeszcze będzie odczytany komunikat, że trzy pierwsze pary uzyskują klasę D, a więc Bartłomiej Przemierowski, Patrycja Nowacka, Rytm Hełm, Oliwier Mucha, Kamila Tyc, Zamek Lubin i Robert Gaworek, Anna Więcławska, Start Płońsk. Klasa D i proszę bardzo, zwykle kruszaki leciały, a teraz planszuleczki idą i D. Deczki, takie balony w kształcie D. No, proszę bardzo. Teraz kibice, no w zasadzie kibiców tu nie ma, to chyba opiekunowie i trenerzy, którzy tak są przygotowani. Jak oni to przewidzieli? Ciekawe, czy też są tam dmuchane literki C. Dziękuję Wam bardzo. Gratuluję oczywiście i do zobaczenia w wyższych klasach na kolejnym turnieju. A na parkiet zapraszam 14-15-latków, klasa D. I standard i łacina. W nowych pustynach, tak już tutaj cała grupa była. Będą się pewnie powtarzać w poszczególnych stylach. Na miejscu szóstym Mikołaj Pięckowski, Ewa Sawak, RS Warszawa. Tańca standardowy. Piąte Szymon Żydliński, Anna Herecka, Green Poznań. Czwarte miejsce Kacper Gońko, Alicja Bąbolewska, Zamek Lubin. Trzecie miejsce Rafał Koździak, Anna Kwet, klasa Warszawa. Miejsce drugie Henry Haras, Jolita Głos, Polska. I miejsce pierwsze Olaf Gordziuk, Julia Piotrowska, Dziupla, Poznań. No i oczywiście ten turniej jest turniejem klasyfikacyjnym, ale w tej grupie pary musiały wytańczyć swoje punkty, swoje premium i tu są aż cztery awanse do klasy C w tańcach standardowych. Klasa C w standardzie. Kacper Panko, Alicja Bąbolewska, Zamek Lubin. Rafał Koźmian, Anna Kwet, Klasik Warszawa. Kolejna klasa C. Henry Harasy, Jelita Głos. Emotion Walka. I oczywiście Olaf Gordziuk, Julia Piotrowska, Dziurna Poznań. Klasa C i latające kruszaczki. Tutaj już są gratulacje. I powodzenia w standardzie już w tej wyższej klasie.
pamiątkowe zdjęcie jeszcze, tak, z kucharami do góry, o właśnie, fotka i wracamy tu z powrotem na linię, za tą czarną linię, bo teraz wyniki w łacinie. Szóste, Kasper Końko, Alicja Małkolewska, Sarnej Lubin. Piąte, Szymon Szydliński, Anna Herecka. Czwarte miejsce, Maciej Rodek, Marta Piotrowska, Klasik Warszawa. Miejsce trzecie, Henry Harasy, Jolita Głos, Małuszyn Falka. Miejsce drugie, Olaf Burdziuk, Julia Piotrowska. I miejsce pierwsze, Wiktor Barczyński, Emilia Niezbecka, Iska Międzyrzecki, Podlaski. I już są puchary, są medale i tu jedna para uzyskuje nominację do klasy C w tańcach latynoamerykańskich, a są to Olaf Burdziuk, Julia Piotrowska, Dziubna, Poznań. Dziękuję bardzo, para, gratulacje oczywiście i spokojnego powrotu. I wszystkie pary prosimy o oddawanie numerów startowych do rejestracji, jak najszybciej, ponieważ przed nami jeszcze czwarty blok. Dziękujemy wam bardzo. Hop, wy schodzicie, a wchodzą już pary z klasą C, 14-15-latkowie. W tańcach standardowych. Na miejscu szóstym Piotr Stybel, Oliwia Dobrzyńska, Top Art Lublin. Miejsce piąte, Bartosz Wolski, Izabela Marchewka, Fast Step Warszawa. Na czwartym, Alek Skałowska, Julia Janczuk, Fast Step Warszawa. Trzecie miejsce, Wiktor Ziołek, Alicja Szóstek, Klasik Warszawa. Miejsce drugie, Hubert Szor, Arenia Widzińska, Zamek Lublin. Wiadomo, że zwyciężyli w standardzie Paweł Kieplak, Nikola Augustyniak, również z Lublina.
dzisiaj komunikat? Otóż klasę B pozyskała też jedna para, nie też, to jest wysoka klasa. Oskar, Giernio, Paulina, Dąbek, Magic Dance, Lublin. B w tańcach latynoamerykańskich. Gratulacje i oczywiście powodzenia, życzenia, sukcesów na kolejnych turniejach. Dziękujemy Wam pięknie, do zobaczenia. A przed nami czwarty blok, także proszę sprawnie się przebierać i zdać numery do rejestracji.